Czy da się w Fordzie jeździć? Zobacz. mogę skręcać. Oh yeah. Działa Ford Feedback? Nie wiem. Ja, ten samochód ma koła przekrzywione. Kurde. Dobra, podłączamy. O! I siemanko, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4 z trybu Fortnite. Jeszcze tu muszę zabezpieczyć. Pyk. Zabezpieczone. O tak, zabezpieczone, broń odbezpieczona. Idziemy na Battle Royale w Forza Horizon. Patrz jakie ten samochód ma koła przekrzywione z przodu, nie? Strasznie, taki wielki negatyw. Tego samochodu nie ma w trybie Fortnite. Ja muszę jakąś petycję napisać do Forzy, żeby dodali jakieś nowe samochody do trybu Fortnite. Chociaż oni tam chyba cały czas coś dodają, nie? Ale jakby zrobili taką, wiesz, całkowitą rotację tych samochodów, że stare... Kurde, on tu podjechał? Patrz, że wszystkie te stare samochody zostaną zamienione na jakieś inne, nowe. To by było super, no nie? Ostatnio bardzo dużo spędzam czasu w Fordzie, po prostu wiecie co robiąc? Jeżdżąc sobie samochodami offroadowymi. Ostatnio nawet nagrałem taki odcinek, gdzie ścigałem się, jeździłem sobie po prostu nowo stunigowanym jakimś takim małym gadżetem, który nazywał się Ford Puma. To jest stary samochód, ale udało mi się go zrobić fajnie na taki shooterek. Doskonale się nim latało, króciutkie, fajne autko, niewielki silnik, ale tak daje i daje dużo satysfakcji z jazdy na kierownicy, bo jest takie mega przyczepne, no. Aż nie do wiary, że takie coś małego tak fajnie latało, bez żadnego problemu. I mimo, że miało, wiesz, jakąś tam dużą moc i fajnie się tym latało, bardzo mi się podobało. A tu mam takiego potwora, który większość z was by powiedziała pewnie, że ten samochód ma napęd na 4 koła, nie taki wielki offroadowy potwór. Ale uwaga, ten samochód ma napęd tylko na tylną oś, poważnie. Fajne auto. Też się tym dobrze śmiga, ale tutaj chyba bardziej na przełaj. Ale go rzuciło! O, nie udało mi się zadriftować? Nie działa mi ręczny. Czasami nie działa, muszę tam ustawienia poustawiać. O, wypadnę! Za dużo gazu dodałem. Prawie wyleciałem. Czekaj, czy tu się uda zrobić driftem? Uwaga! To będzie super! To będzie super! Wow! Prawie cały zakręt się udało polecieć driftem. Cyk! Dwójeczka! Odcinka! I przez wodę, cyk! I znalazło nam tryb Fortnite. No i pięknie, zobaczymy co teraz będzie. Yeah, startujemy! Patrzcie jak z daleka widzę już poziom tego samochodu. Rozejrzę się tu jeszcze z tyłu, czy coś jest. Nic się nie dymi, więc wezmę tamtego z trzeciego poziomu autka. O, chodź tutaj do ludzka, chodź, chodź. Zabierzemy cię. O, coś na dole jeszcze widzę. Ja strasznie lubię stąd startować, bo wszystko widać. Daleko co jest, czego nie ma. Zobaczcie, jeszcze tam daleko, daleko widzę jakieś dymy. Jedziemy zbierać wszystko. Nikomu nic nie damy. Pyk. Pyk i zobacz, już jestem przy następnym celu. Ale fajnie się udało zjechać, nawet bez żadnej wywrotki. To będzie super mecz! To będzie super mecz! Audi RS6! Już na samym starcie! Strasznie lubię tą miejscówkę! Jedziemy od razu walczyć! Słuchajcie, siódmy poziom! To będą sekundy teraz! To już będą sekundy! Gonimy tu kogoś! Jakiś niebieski samochód widzę! Dawaj Audi, porobimy gościa! Kurde, tam się z kimś innym chce ścigać! Nie no, muszę go złapać. Dobra, jak wygląda strefa? O tak. Okej. Ucieka mi tam, no. Co tu zrobić? Gonić go, czy tutaj tego wziąć? Lepszy tam gołą w ręce, czy ślimak na gałęzi? Jakoś tak, nie? Bierzemy tego, co jest bliżej. Ale to będzie pojedynek. Gościu, tylko go znajdę. Tylko go tu znajdę. Co on tu wziął? Coś wziął, jakieś auto. Nie widziałem co to za poziom, nieważne, ja mam Audi. Ucieka, ucieka, nie, co on robi? Ucieka! Ucieka pod górę!
Dawaj, Audi, gonimy go! Chłopie, ty, co ty robisz? Co ty robisz? My w drugą stronę będziemy się ścigać, on ma Raptora! Nie powinienem go ścigać, no, nie wiem, no. Drugi poziom, słabo trochę. Słabizna, myślałem, że będzie jakiś lepszy przeciwnik. Ech, dobra, to wiecie co? Ech. Nie wiem, dać mu wygrać, niech sobie tą Audicę weźmie. Pojechał, ty! Jeszcze to wygra, ale będzie beka. Nie no, nie damy mu, nie damy mu. To będzie fajny pojedynek jednak, zobacz. Ciśnie, walczy, to mi się podoba, waleczny. Często jak spotykam jakiegoś gracza z niskim poziomem, to czekam, aż on mnie wyzwie na pojedynek. A jak nie wyzwie, no to jadę dalej, nie? Słuchajcie, tym Audi da się tak wywrócić, że no... Ciężko się nim wydostać z opresji później. Więc ja się tutaj i tak śmieję, ale można jeszcze wtopić ten pojedynek, naprawdę. Ale Raptor jest strasznie wolny. Chociaż zobaczcie, trzyma się tam nawet jakoś z tyłu, nie? Czasami nie warto jechać szybko, czasami warto jechać trochę wolniej. Dziwne, nie? Ale tak jest. Ostatnio miałem taki pojedynek w trybie Fortnite, żeby jechać tylko asfaltami. Zobaczcie, jak ja mam tutaj w poprzek drogi. No nie? Weź to wygraj. Jakbyś jechał po asfalcie. Dobra, tu między drzewkami i boczkiem. I pierwszy pojedynek na dzisiejszym odcinku, co? Wygrany! Nie ma się czym chwalić, kurde. Dobra, Gallardo Speeder. Bierzemy, bierzemy. Nie, w sumie dawno nie jechałem Gallardo. Zobaczymy, czy da się tym coś wygrać. Ósmy poziom, ale słuchajcie, 32 graczy na początku, było chyba też bardzo dużo osób. Bardzo się cieszę, bo ostatnio bardzo ciężko było mi wyszukać kogokolwiek do tego meczu, wiecie? Nie wiem, może grałem o jakiejś takiej dziwnej porze, że nikogo nie można było spotkać czy coś? Nie mam pojęcia. Właśnie, zapomniałem powiedzieć to na początku odcinka. Słuchajcie, dzisiaj pozdrawiam wszystkich Kamilów. Jest Kamil jakiś na odcinku? Ogląda jakiś Kamil? Jeśli tak, zgłaszajcie się w komentarzach. Pozdrawiam dzisiaj wszystkich Kamilów, wyjątkowo. Haha, co wy na to? Dobra, ktoś mnie tutaj widzę, że chce wziąć na ruszt. Proszę bardzo, Ford Focus. I moje Lambos. Lambos Bambos. Jedziemy. Biorę, wbijam na asfalt, bo tutaj mamy co? Autostradę, ale Focus ładnie tam pocisnął do przodu. 2 km. Focus ciśnie, ej, zobacz. Nie ma żartów, jak ładnie ciśnie. Ciao. Sup, homie. I poszedł. No też ma słabsze auto dużo od mojego, ale no, nieważne, nie? Jedziemy, ciśniemy. Ty patrz, ale on się blisko trzyma. Nie ma żartów, ja tu mogę jeszcze, wiesz, wtopić. Dobra, powoli, powoli tutaj. Shit! Nie! Aż mi się stanowisko odsunęło od hamowania. Ej, on też nie trafił? Poważnie? Kto trafił? Nie, udało się! Ej, on tak samo nie trafił jak ja. O rany. Dobrze, dobrze. Ej, już myślałem, że to przegram. Hamulce w powietrzu nie działają w tej grze. Ja nie wiem, o co chodzi. Dlaczego tak dziwnie? Dobra, jadę na skra... o nie, ktoś mnie tutaj... Ktoś mnie tu próbuje zaatakować. Dobra, jedziemy, jedziemy z tym koksem. Doskonałe ustawienie, Lucek, pięknie. Teraz tylko do mety. Tutaj szybko na autostradę. Ole poszedł! Dawaj, Akura! Dawaj! Dobra, mam trochę szybszy samochód, doganiam go. Ale tutaj jeszcze będzie walka. Ja jadę autostradą na razie. Czuję, że tam, gdzie on pojechał, to będzie lipa. 7. Dobra, zjeżdżam. Nie! Nie! Obrócił mi się dziad jeden! O ja! Czemu to akurat taka słaba jest? Masakra!
Ej, 40 osób na meczu, bardzo, bardzo fajnie. W porównaniu do 5 osób, jak mi wtedy wyszukiwało, to jest super teraz. To co meczek mamy teraz dużo osób do ścigania, ekstra. Ja myślałem przez chwilę, że ludziom się po prostu ten tryb znudził, nie? Że już nie chcą go grać, ale tak trochę nie dochodziło to do mnie, bo ten tryb, no trudno, żeby się znudził, bo to za każdym razem coś innego się dzieje, nie? Za każdym razem jest taka loteria, co ci się trafi i kogo spotkasz, no. Możesz spotkać dobrego gracza, możesz spotkać słabego, no jak w Battle Royale, nie? I to jest chyba takie fajne w tym trybie. Uderzył drzewo. Subarkę już mam, bardzo dobrze. Ej, powiem wam, co z tą Akurą? Ona tak na prostej, to widzieliście, że tak no ciężko doganiała tą alfę. Wygląda na to, że ta alfa jest całkiem dobra na tym 7 poziomie, a ja miałem Akurę z 9. 9 poziom, słuchajcie. Nie? I nie mogłem dogonić, rzucało, no ale ona miała prawo tam polecieć bokiem i zarzucić, no w końcu samochód szosowy, nie? Zresztą tamta alfa też była szosowa, tylko ja tam popełniłem może jakiś błąd, za dużo gazu czy coś, nie wiem no. Ale Akura chyba ma, z tego co kojarzę, napęd na 4 buty, więc to nie powinno być tak źle. Słuchajcie, co prawda 3 poziom, ale tutaj mamy jakiegoś fajnego wataszkę. O, Mini Cooper. Dobra, jedziemy z nim. Słuchajcie, przegrywałem z niższymi poziomami. Chodźmy. Mini Cooper jest całkiem dobry. Strasznie podoba mi się ten model Subaru. Nie wiem jak wam. I wiecie co? Ja ostatnio sobie tak myślałem. Fajnie by było, jakby marki, takie jak Subaru, nie wiem, Toyota, Mitsubishi, jakieś Mercedesy czy coś, zrobili taką retrospekcję do starych czasów. Czyli daliby te stare budy, nie? Samochodów, ale daliby nowszą technologię, jeśli chodzi o silniki i tak dalej. Wiesz, żebyśmy mogli sobie znowu kupić Suprę, ale nową, nie? Żebyśmy mogli sobie pojeździć tymi starymi autami, ale w takim nowym wydaniu. Żeby niezmieniony był ten wygląd zewnętrzny. O kurde, patrz, Mini Cooper mnie robi. Fuck! Tylko żeby wyglądały tak jak kiedyś, nie? On pojechał tamą chyba i to mu wyszło na dobre. Jeszcze będę się ścigał. Mamy 3 km do celu, więc to jest spora odległość. Ale początek zaliczyłem, no, koślawy strasznie. O, drzewo! Kurde, Subaru! Ciśniemy, gaz, gaz! O rany, Mini Cooper mnie porobi. Nie no, muszę go podgonić. Dawaj pod tą górę, ciśniemy, ciśniemy, już musimy w linii prostej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ej, porobi mi Mini Cooper. Ja mówię wam, to nie jest Mini Cooper, wcale nie jest taki. O ja. To jest dobre auto, jak widzicie. Ja też kiedyś Mini Cooperem porobiłem jakiegoś pewniaka, nie? Że gościu mnie zrobi na pewno. O tu pyk, nie ma. O ja, ale wstyd będzie. Ale będzie wstyd. Ała. Moja męska duma. Czekaj, może on, nie, on w jakieś drzewo chyba. O kurde, co? Jak mnie tak wybiło? Lusterkiem się odbiłem od drzewa, czy jak? Gościu zostawił mnie z tyłu Mini Cooperem. Następny meczyk. O ja, poprzedni taki wstyd. Ała, boli mnie tu, boli mnie. Tu mnie boli teraz. Ała, ała. Ale od tej pory już same wygrane. Wszystkie wygrane pojedynki, wygrane mecze, wszystko. Zostanę eliminatorem, czy nie? No tak! Będzie cudownie. Dobra, zobaczcie, znowu zjeżdżam z góry. Poprzednio zacząłem sobie w kopalni. No i nie było tam różowo. Nie, teraz nie chcę Subaru. Źle mi się już kojarzy ten samochód. Chociaż lubię go z wyglądu, to... No nie wiem, no... Ciężko będzie przebić to uczucie, które towarzyszy mi od poprzedniego meczu z tym samochodem. No, lipa jest trochę. Dobra, co tu mamy? Golf. Wyzwałem kogoś na pojedynek, ktoś mnie minął! Odegram się na Mini Cooperze, elegancko. Ktoś gonił tamtego gościa, a ja sobie cyk teraz. Spacerkiem. O, już. Już pokonany. Spoko, wyszedł. Okej. Volvo V60, możemy wziąć 3 poziom. Ej, tutaj w tym miejscu zawsze słabe są dropy. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Co jest z tym miejscem? Jakaś klątwa tutaj? Zawsze tu jakieś dziadostwa są. Nie wiem czemu, no. Za każdym razem, jak tu przyjeżdżam, to jest lipa.
Jadę chyba na lokomotywownię zobaczyć. Traktor. Czekaj, tam w krzaczorach jakiś ziombel się kręci. Zniknął z mapy, ale widziałem go przez chwilę. Jadę, zobacz. Jest, pojawił się. Co ty tutaj? O co tutaj ci chodzi? Który masz poziom? O, nie za niski. Traktora ma. Dobrze, ścigamy go. Rozwalił się chyba. Nie, jedzie dalej. Traktor jest wbrew pozorom dobry. On nie jest taki zły. Ale wolę Volvo chyba, mimo wszystko. No zobaczymy. Ciśniemy go, jedzie w dobrą stronę, ma trochę przewagę. Więc spróbuję go najpierw trochę podgonić i wyprzedzić może. I wtedy możemy wziąć udział w jakimś pojedynku. Chociaż nie, czekaj, jesteśmy dalej poza strefą, bo jest już następny etap. Kurde, ale ciśnie tym traktorem, nie? On ma doskonałą trakcję, jego nic nie rzuca na tych, wiesz, wybojach różnych czy coś. A ja tu mam jakieś letnie opony. Oh, dobra, wjechałem w końcu na asfalt. Czekaj, bo on mi zabierze przeciwnika, to jest przeciwka, co tam jedzie. Co za ziom? Sub homie. Oj, po coś się tu pchał? Po coś się tu pchał? O kurde. Takie, porobię go tak jak ten Mini Cooper mnie porobił przedtem. Ale to wstyd był, o Jezu. To będzie największy wstyd chyba w tym odcinku. Już więcej nie dopuszczę do tego, żeby był taki wstyd, obiecuję wam. Teraz już będą same wygrane. Pik! Bez skrupułów. Piękne auto na rodzinną wyprawę. Do lasu. Na grzyby. Tutaj jakiś dropik w środku lasu. Ale słabizna. Nawet nie będziemy tutaj się wracać pod co. Bez sensu. Trzeci poziom mam. O, zobaczymy, co uda się tutaj zaraz wydropić z tego pojedynku. Z czwartego poziomu. Bo tu już czwarty będzie. Nie ma żartów. Pyk, pyk, pyk. Jesteśmy na miejscu. A Volvo nawet się spisało, chociaż musiałem się trochę natrudzić, żeby opanować ten samochód na wertepach. O, będzie walka! Będzie walka! O nie! O nie! O nie! Nie, tylko nie on! Goni mnie? Goni mnie! Mnie goni? Nie, do innego pojechał. Ale było blisko. Jakby mnie ta Porszawa złapała, to by była kaplica, gościu. To był bardzo szybki to był bardzo szybki samochód. To siedzie za mną. I cyk, zabieramy. Nie ma takiego zabierania samochodu. Jedziemy na skraj strefy. Regalia się trafiła, szósty poziom, nieźle. Dobra, zawracamy, bo tutaj się widzę, że jakieś typki chcą ze sobą ścigać. Ale ja też się chcę ścigać. Kurde, gdzie oni tam jadą? No, a to jest ta Porszawa chyba. Ona dopadnie tamtego gościa. Ach, muszę szukać innego przeciwnika. Tu kogoś mam, namierzyłem na moim ludzkim radarze. Radarze wszystko widać. O nie. Żeby nikt teraz do mnie nie podjechał. O kurde, wywrotna jest ta regalia, jak się źle pojedzie. Tu jakieś dropy są, ale ludzie się kręcili w pobliżu tych dropów, więc to chyba nic dobrego. Ale ja stąd zabierałem przed chwilą fury, nie? Regalię stąd wziąłem przed chwilą i tu już się coś nowego pojawiło tak szybko? Patrzcie, tu mamy kolejne coś, nie widać co to jest, muszę do tego podjechać. Coś zielonego, to na pewno nic dobrego dla mnie. I patrzę, bo tutaj często są, tutaj ciężko jest dojechać czasami. Ale często też są dobre rzeczy dla ludzka. Tak. Wiecie co, ja tu często zakupy robię w tym miejscu, na tym trybie. Dobra, jak wygląda strefa? Pojedźmy trochę w lewo, żebyśmy... Bo widzę, że tam dwóch się gości ściga, pewnie są podczas pojedynku. Pojedziemy sobie na skraj strefy i potem od ściany strefy będziemy jechać na jakiegoś gościa i będziemy ustawieni w kierunku następnej mety, jeśli uda mi się kogoś w ogóle znaleźć do wyścigu. Dobra, ktoś podjeżdża. Camaro. Okej, ciekawy pojedynek będzie zaraz. Regalia kontra Camaro na wertepach. O kurde, dziewiąty poziom Camaro, słuchajcie, to nie są żarty. Zobacz, on ma dużego powera, ale niestety offroady nie bardzo. Teraz nie wiem właśnie, czy zmieniać na Camaro, czy zostać przy regali, czy ulepszać, nie wiem. Bo to już jest koniec meczu. Jak będę miał coś słabego na offroady,
Słuchajcie, wolę Panamerę chyba. Kurde, mogłem wziąć Camaro. Nie wiem, co, nie wiem czy dobrze zrobiłem. Wziąłem Panamerę, ale nią też wiele razy wtopiłem. Znowu jadę, znowu ta sama taktyka. Jadę na skraj strefy i rozpędzam się w kierunku od ściany i spróbuję kogoś wyzwać, albo ktoś mnie wyzwie na pojedynek i od razu będziemy jechać, jak jest ściana, tak, i od razu będziemy jechać do mety, tak jak teraz. Widzicie, że teraz są już bardzo krótkie pojedynki, zostało 7 graczy. No nie mam zbyt szybkiego samochodu. Się zastanawiam, czy kurczę, mogłem wziąć jednak to Camaro, bo Camaro jednak szybsze. Ale tak mi się nie wydaje, żeby ten samochód, Camaro znaczy się, był dobry na offroady, nie? Dobra, jak oni tam się ścigają w ten sposób? Nie wiem, co tu zrobić teraz, czy czekać? Dobra, gdzie będzie koniec? Ja bym cisnął w... O kurde, ktoś tu jedzie do mnie. Dobra, zawracamy. Będzie się ścigał, czy on... Będzie się ścigał, dobra. Lambo! Mamy podobne szanse. 10 poziom. A on wie, o co chodzi, zobacz. Jedzie w tą... jedzie w tą stronę, co ja? A, dobry jest. Dobry cwaniaczek. 10 poziom Aventadora. Oj, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Raczej podobne szanse. Aventador bardzo trudny jest na offroady i na takie wertepki. O kurde! Nie zauważyłem domku. Cholera. Trafił? Nie trafił! Patrz! Widzicie? Dlatego właśnie opłaca się do samego końca jechać każdy pojedynek, nie? Nie trafił w cel! Aventador jest kiepski na offroady i nawet grając na padzie ciężko go jest opanować. Ale biorę go, bo jest szybki. I tutaj wydaje mi się, że końcowy pojedynek będzie na autostradzie gdzieś, albo warto będzie na tą autostradę wyjechać. Ja już się bym gdzieś tutaj tak skitrał mniej więcej na tą drogę. Nie mam pojęcia, gdzie będzie finish. Kurde, ciężko powiedzieć, nie? Ale jak Aventadorem wbiję na autostradę, to w zasadzie jestem porobiony. Dobra, strefa się zmniejsza. Jak tutaj... Albo chodźmy może w to miejsce. To będę bliżej tej autostrady. Nie? O, gdzieś tutaj. Ja myślę, że będzie tu, stawiam. Nie, może być z drugiej strony mapy, bo to jest takie miejsce, że wszystko może się zdarzyć. Ale stawiam, że cel będzie gdzieś w okolicy miasta. Zobaczymy. Ej, ja myślałem, że przegram tamten pojedynek. Zastanawiam się, czy gdybym miał Camaro, to czy bym przegrał. Nie? Napęd na tył ma tylko Camaro, a Panamera ma na 4 buty. 30 sekund, słuchajcie. O rany. Trzy osoby zostały. Dobra, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej. Gościu. Gdzie to jest? Mapa, szybko. A tutaj, dobra. Jestem w zajebistym miejscu. Ten asfalt. Dawaj, Aventador. Idziemy do celu. Spróbuję tym asfaltem. No, nie wyobrażam sobie Aventadorem jechać na przełaj, bo on jest bardzo trudny w przełajach do opanowania. Pojadę tym asfaltem, zaryzykuję. Chociaż wiem, że inni będą jechać na przełaj prawdopodobnie, bo ja byłem w odpowiednim miejscu. Przy zamku mamy finish. Oby się udało. Dawaj, Aventador. Wydarzy. Ale jestem spięty. Okej,
Okej, okay, nie widzę chyba nikogo na radarze. O nie, ktoś się tam zbliża. Cholera, niedobrze. Dawaj, Aventador. Patrz jak cisnę tutaj. I szybko, szybko na plażę. O ja, będzie trzeba przez te wydmy. O nie! Nie! I dach. Cholerny Aventador. O rany, tak blisko. Tak blisko i tak daleko przez te wydmy. Ale chyba ktoś nie trafił. Nie trafił jednak. Cholera jasna. Och. Ale wiecie co, myślę, że gdybym pojechał na przełaj, tak żeby prosto do celu, to Aventadorem byłoby trudniej. Jednak on sobie, widzicie, świetnie poradził na tym asfalcie i naprawdę niewiele mi brakowało do wygranej, nie? Więc myślę, że dobrze zrobiłem, że pojechałem tym asfaltem. Bo widzieliście, co robił Aventador u przeciwnika. Jak gościu, wiesz, wyleciał, nie trafił w ogóle w punkt, nie? To bardzo ciężko go opanować na tych offroadach. A właśnie jak się stamtąd zjeżdża, to się zjeżdża z takich gór, z takich wertepów. Trzeba parę małych lasków ominąć, gdzie są twarde drzewa. A tu miałem prostą drogę do celu, tylko że no nie w prostej linii jakby, nie? Miałem taką drogę zakrzywioną i musiałem ją pokonać perfekcyjnie. No i się udało ją w miarę szybko pokonać, tak? Przełączyłem się na łopatki i zmiana biegów błyskawiczna, pyk. I cyk, i zrobione, nie? I pojechałem ładnie, jestem zadowolony, byłem super ustawiony, no ale ktoś jednak miał szybkie auto offroadowe i te ostatnie metry zaważyły na wygranej niestety. Myślę, że nawet gdybym się nie wywalił, to ciężko byłoby mi wygrać ten dostateczny pojedynek, nie? A ta wywrotka już przeważyła o wszystkim. Alfa Romero, proszę bardzo, siódmy poziom. Porobił mnie dzisiaj ten samochód, nie? No to chyba nie jest taki zły, jak mi się wydaje. Kogo my tam mamy na celowniku? Proszę bardzo, dobra, gdzie jest strefa? Pojedziemy kawałek tutaj. Ten mnie tutaj będzie ścigał. Tak, taki dobry. Taki dobry. Czekaj, jak my jedziemy? No tak sobie jedziemy. Dobra, w drugą. Jak tu teraz go... Pojadę trochę tu. Czekaj, pojechał za mną. Bo nie wiem, gdzie będzie finish, ale chyba jak pojedziemy sobie tu. Nie, zrezygnował, nie chce mnie gonić. Dobrze! Ty, faktycznie dobrze to ciśnie na tych offroadach. Poskakuje, ale nic nie rzuca bokiem, ani nic się nie dzieje z tym samochodem. Te krótkie samochody coś w Fordzie mają w sobie takiego, że ładnie cisną. I drzewo. Standardowo, nie? Dobra, widzę, ktoś tam z góry zjeżdża. Jedzie w moją stronę. Chyba się z kimś ściga. Widzę, widzę go, widzicie go? Tam na skraju ekranu był. Jedzie i on jest taki, no... On się z nikim nie ściga. Szuka dropów, nie wiem co on robi, co on robi. Mapa, o kurde, jestem w środku. Nie wiadomo gdzie będzie punkt następny. Ktoś tutaj. Nie ze mną te numery. Dawaj Alfa Romero. Ciśniemy i teraz mostem czy autostrado? Kurde, dobra, autostrado. W sensie przejechać przez autostradę czy mostem pojechać, no. Tym wiaduktem znaczy się.
Dobra, drzewa! Alfa Romeo, pokaż, co potrafisz. Ej, ten samochód jest naprawdę stabilny na tych wertepach. To już wiem, dlaczego tamten gościu wcześniej mnie pokonał, jak ja miałem Acura NSX. Hej! Hej! Ładnie ciśnie. Dobra, pochwaliłem go, teraz czas na jakieś drzewko, żeby przywalić się, zatrzymać trochę. Bo ja mam tak zawsze, że jak coś pochwalę, to się zawsze zaraz zdupi. Dobra, on się też rozwalił, nie ma się co denerwować. Pyk. Uj, hopa. Ej, stabilna ta furka. Jak będzie coś badziewnego teraz do wyboru, to chyba zostanę przy tej Alfie. Zobaczymy. Pokaż, co tam masz. Nissan. Ach, ja wiem. Dobra, zaryzykuję. On nie jest taki dobry tutaj na ten tryb. To jest dobry samochód w ogóle, ale tutaj nie bardzo. Ta Alfa się dobrze spisywała. Kurde, to jest dobry samochód w tej klasie, naprawdę. Byłem zaszokowany. Okej, tam widzę kogoś na radarze, daleko. Cholera. No właśnie, no właśnie. Może być trochę lipa z tym samochodem. Jak będzie jakaś mała hopka, się wywróci na bok, to ino rosnie. Dobra, tu widzę, że ktoś kończy pojedynek. Będzie doskonale, jak się go wyzwie z powrotem, nie? Nie ma odpoczynku. Dobra, jedzie do mety. Już widzę, że tutaj kończą. Zaraz sobie wybierze samochód. Chyba już dojechał, czy nie jeszcze? Jeszcze nie. Dobra, dojechał chyba. Teraz, nie? Czekamy na niego. On miał regalię, to nie są żarty. Nie wiem, co będzie miał teraz za furę. Tutaj jest galant. Dobra, mamy go. Dzwoń. Jest, mam go. Dawaj GTR. Jak tu jechać w ogóle? Został przy tej regali, chyba mógł zmienić furę. A został przy regali, chyba lubi tą furę. Ja mam trochę. Niewiele brakowało, ej. Ty, wygram? To już tutaj, już tu meta 14 graczy zostało. Ekstra. No i mamy to, proszę bardzo. Nawet jakoś poszło tym GTR-em, ale poszczęściło mi się, bo latał nieprawdopodobnie. Lancia Delta S4, zaryzykuję. Ten samochód w niższej klasie nie jest taki dobry, ale tu już jest mocno ulepszony, nie? Więc to nie są żarty. I tu już mamy napęd na 4 buty, od razu czuć. Od razu. Dobra, tutaj mamy jakiś drop, ale nas chyba nie interesuje, jak mamy 9 poziom. Ojej. Jak tu sytuacja wygląda? Wygląda sobie tak. To znowu, robimy to moją taktykę. Jedziemy na skraj strefy. Teraz szacuję, że finish będzie gdzieś w okolicy centrum Horizon. Dobra, ktoś mnie tu próbuje chyba zcipcipować. Muszę się zawrócić. Chodź. Mam go. O nie. Niedobrze. Alfa kontra Lancia. Ojej, ale rzuca. Lancia, dawaj. Cholera, drzewa. O, shit, Lancia. Lancia. Pokaż, co potrafisz. 9 poziom. Znowu mnie Alfa objedzie. Klątwa Alfy. Już mam tytuł odcinka. Nie no, nie daje się. Do końca walczymy, oczywiście. Jadę już na pałę, bo nie ma czasu. O, cholera. Dawaj. Nie! Klątwa Alfy. Jakaś Anna mnie pokonała. Cholera, Anna. Następnym razem nie wyzywam cię na pojedynek. Cholera. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejas.